Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na kanale Granakompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Cities Skylines 2 no i nasza wiocha Pabellandia, no już duża wiocha, <laughs> także tak to wygląda. E, słuchajcie, nadal strata. Co prawda, tysiąc e, tych kredytów powiedzmy na, e, na godzinę, ale jednak jest. No i teraz tak, ja zadałem Państwu pytanie, czy możemy sprzedawać, czy ja mogę sprzedawać tutaj prąd. Okazało się, że tak. No i to mnie bardzo ucieszyło. Natomiast moi tutaj mieszkańcy, czy tam nasi mieszkańcy narzekają, co tu się wydarzyło, Trubki są, trupki. Aha, że karawany. Eee, no ty panie mój. No dobra, są trupki. Yy, mieszkańcy narzekają. Yy, wy zwróciliście uwagę na korki. Yy, no i one są, tak. Yy, I tam jeden z widzów napisał: Słuchaj, weź yy, więcej dróg dojazdowych, nie? a nie tylko jedną. No i dobra. A ja mam inny plan. To znaczy, yy, zrobię tak jak sugerujecie, ale trochę inaczej, słuchajcie. Wywalam praktycznie całą tę strefę. Yy, mieszkalną i komercyjną. Zostawię jedynie przemysł i yy, no i to, co tam się znajduje. No i zobaczymy. Zrobimy to yy, od nowa. Od nowa ich yy, ulokujemy tutaj. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Hm, ponad 2000 mieszkańców. Ale wiecie, co, yy, co po niektórzy ze starszych tutaj yy, stażem widzów yy, są przyzwyczajeni, że ja potrafię tak wypierdzielić trzy yy, czwarte wiochy i. I to przeobrazić w trochę inną wiochę. To nadal będzie wiocha. Przemodelowuję, proszę Państwa, tutaj ten teren, bo mogę. I okazuje się, że to mnie nic nie kosztuje. O, no i fajnie. Usunąłem praktycznie tak jak powiedziałem, no, wszystko, jeżeli chodzi o strefy, tutaj mieszkalne, bardzo dobrze. Ja bym chciał tutaj może zrobić taki, nie wiem, no, tak, żeby tutaj te. Przepompownie były. Mam troszeczkę punktów do rozdania. To może byśmy zainwestowali tutaj jeszcze w te kafelki. O, w ten sposób. I to też wyrównam. Ja wiem, może płaski teren nie wygląda zbyt atrakcyjnie, ale. ale no, nie jest tak wygodnie po prostu, nie? I teraz tak, ten pędzel to ja taki zrobiłem Wielgachny, ale no wygoda niesamowita powiem wam szczerze. O, o ty, panie mój, co ty robisz, ty? syneczku, to, to nie można tak szybko, jak się okazuje, bo on wtedy łapie wysokość skądinąd. <laughs> Wy jeszcze zasugerowaliście jedną rzecz, słuchajcie zasugerowaliście biznes kurczakowy. Warto by się było nad tym zastanowić, bo... bo jeżeli można na tym zarobić, no, to fajnie by było. Tu jeszcze tak podrównam. Oczywiście taki ten płaski teren to będzie w takich... Um, miejscach, gdzie gdzie. No to, to, to będę starał się jednak robić ciut inaczej. Natomiast... Tutaj tak delikatnie bym chciał też to Odrównać, żeby tutaj jakaś plaża była, może i słuchajcie, musimy zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz: mianowicie na yy, na, 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 cholera, zapomniałem na co yy, na wody, nie? Kłuźwa, gdzie te wody podziemne były. Jak to się patrzy? O, są dobra, czyli tak tutaj mamy yy, podziemne wody gruntowe. O. Zabrakło mi słowa. Tutaj mamy, i tutaj mamy. No i teraz rzeczy z tego typu. No to, to z tych dostępnych, jakby dla nas, nie? No i teraz rzeczy z tego typu, że tu można elektrownię geotermalną postawić. To jest blisko tutaj przyłącza. I skoro na prądzie mogę zarabiać, no to ja bym w to wszedł. Czemu nie? I, i coś takiego byśmy mogli zrobić. Tutaj oczywiście będą yy, ujęcia wody. Tutaj ta kanalizacja zostanie na razie tak jak jest. Być może później to rozwiniemy. Nie, no na pewno rozwiniemy. Tylko, tylko no właśnie. Trzeba byłoby zastanowić się nad tym już teraz, jak zrobić, żeby było dobrze, nie? Czy ja mogę... Aha, nie mogę tego jakkolwiek wyświetlić, żeby mi się, żeby mi się ta woda gruntowa podświetlała, tak? A, a, a jakbym tak... O, jednak mogę. Dobra, super. Czyli względem jakby tej yy, tych wód gruntowych będę prowadził drogę. Nie jedną. Jak olbrzymie, A skąd ty to wziąłeś, kuźwa? Jak tu mieszkańców nie ma. No, ośmiu mieszkańców. A w ogóle skąd tych 8 mieszkańców jest? O, to jest pytanie. To jest bardzo ciekawa sprawa. Słuchajcie, zrobimy tak, że to będzie mm, taka, można powiedzieć, yy, droga główna. O, ona później będzie yy, modyfikowana, będzie przerabiana i tak dalej, nie? Natomiast teraz pytanie brzmi, jak tutaj poprowadzić drogę, żeby było dobrze odnośnie yy, później tej, tej elektrowni geotermalnej, nie? Ale myślę, że jeżeli bym. Tę drogę ogarnął w ten oto sposób, to nie będzie to zły pomysł. Dobra. Teraz tak. Ile my tam mamy w ogóle? 2 833. Skąd to się wzięło? Po prostu dostałem zwrot za budynki i, i, i tak dalej, i tak dalej. No ale olbrzymia wiocha to. <laughs> A nie, no teraz ty jeszcze mi za tę olbrzymią wiochę doliczyli. No to dobrze, to teraz. Tutaj by trzeba było poprowadzić to może w ten oto sposób. OK. Dalej. Tu bym to jeszcze machnął. Czekajcie, czekajcie, bo to żeby było 90 stopni. Chciałbym, żeby to równo było. Czy tutaj? O, właśnie o to mi chodzi. Pyk i, i będzie prościutko. I pyk. Dobra, na razie coś takiego. Tutaj by też można było to jakoś wykorzystać, to źródełko, znaczy źródełko, te wody gruntowe. Teraz tak, żeby mm, znowu nie było problemów z korkami. To ja tutaj zrobię ronda. Mogę? Nie mogę. Czekajcie, wyłączmy już to, bo to nam na razie nie będzie potrzebne. A, mogę, tylko to takie malutkie ronda są. Yy... Kurczę, martwi mnie przepustowość. Dobra, inaczej. Średnie rondo z centralną wysepką. Ale my potrzebujemy zrobić coś innego na początek, bo nie chcę, żeby mi punktów zabrakło. To teraz tak. Ogarnijmy. O to jest ta elektrownia geotermalna, tak? A to jest elektrownia gazowa. ja! Ej, 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 ej. Czy ja mogę zobaczyć. Elektrownia gazowa, o właśnie. Ona produkuje 250 MW, tak? 505 tysięcy miesięcznie utrzymanie to jest niesamowite. Średnie zanieczyszczenie powietrza, średnie zagrożenie hałasem i średnie zanieczyszczenie gleby czyli to już jakby powoduje, że my musimy to odsunąć od mieszkańców. I 650 tysięcy kosztuje samo jej postawienie. Natomiast ta gazowa... Eee, gdzie jest gazowa? A to, a to jest gazowa! Czekajcie, a tu jest geotermalna. i panie, dobra. A, to czekajcie, to tu jest mniej. To gazowa jest bardziej efektywna, tak? Czyli tutaj mamy tak, 505 tysięcy miesięcznie utrzymanie. Ok, 650 tysięcy postawienie. 250 megawatt. Dobra, a geotermalna? Wymagany zasób, woda gruntowa, no właśnie. 240 tysięcy, utrzymanie, czyli jest praktycznie yy, przeszło połowę tańsza. Ale zanieczyszczenie y, też y, średnie, wszędzie tutaj, więc trzeba by, y, trzeba by trzymać z daleka od y, mieszkańców. No i y, drożej kosztuje, więcej kosztuje postawienie, ale to jest jednoraz, jednorazowy koszt, tak? Jesteśmy w stanie później być może na tym zarobić jakoś. No dobra, będziemy, będziemy w to wchodzić. Czemu nie? Czyli tak, my musimy, tak, stację zasilania awaryjnego odblokuj, i dalej elektrownia geotermalna. To byśmy chcieli, tak? No dobrze. Czyli tu punkciki już wydane. I teraz spróbujmy to postawić. Mamy elektrownię geotermalną. Są te wody. No dobra, niech tutaj stoi, bo chyba tutaj od drugiej strony mamy przyłącze, ale, ale dobra, no niech już tutaj stoi. Teraz tak musimy postanowić, co robimy z tą elektrownią węglową. Czy ją zostawiamy i ewentualnie podłączamy tutaj? Czy ją usuwamy, bo ona jednak. Ile, ile to jest e, koszty utrzymania? 31 tysięcy miesięcznie, tak? W związku z tym. A tu 240. Skuteczność 78%. Potrzebujemy 22 pracowników. Aha, w tym e, wykształceniu. O, to my musimy w edukację tutaj zainwestować, nie? Produkcja elektryczności. No na razie to, to, to jesteśmy na pauzie. Mm. Kuźiwa od dupy strony to stoi. Mnie by bardziej pasowało, żeby to było w tamtą stronę zwrócone. No dobra, ale możemy zrobić inaczej. Czemu nie? O, jakieś nowe drogi. Asymetryczna droga pięciopasmowa. Nie, nie, ja chcę te. A my możemy zrobić to w ten sposób. Poprowadźmy tutaj. Tylko żeby to równo było. O, w ten... Oto sposób. Dobra. Yy, jak to wyburzę... Dobra, będzie strata mała, ale, ale ja chcę, żeby to było... Wiecie, wiecie o co chodzi, nie? O, w ten sposób chcę, żeby to było. I pyk. Dobra, tutaj jeszcze rądko mach, machnę później. Eee, no i, i, i co? I ja teraz mogę spokojnie linię wysokiego napięcia tutaj machnąć? Mogę. <laughs> mogę. Ale fajnie. Eee, dobra, tylko nie wiem, jak ta mi tutaj sięga. Podłączmy to może tutaj, tak żeby to ładnie w miarę było. Kuziwa znowu na oko. No nie wiem, wydaje mi się, że to równo chyba daje. Pyk. No dobrze, no prawie na równo. Milimetr, ale to już się nie będziemy czepiać. Eee, no i co, I, i podłączyliśmy się tu, i teraz. A czy ja mogę stąd jeszcze jeden słupek wyciągnąć? Ono, ono. O, mogę. No dobra, to do tej węglowej ewentualnie, ewentualnie, nie? Ale to, to ja poczekam na wasze komentarze, bo, bo być może będziemy z tego rezygnować. Dobrze, i teraz tak. Tu jest zanieczyszczenie. Wiemy, że jest hałas, jest zanieczyszczenie gleby, zanieczyszczenie powietrza, a że wiatr leci w tamtą stronę. No to tych wszystkich mieszkańców gdzieś tutaj trzeba będzie ulokować. Co by mi nie marudzili. To teraz tak, jeszcze może wejdźmy sobie w ronda. Może tutaj. Drogi. Ronda. Ronda. To dobra alternatywa, ale to jest. No dobra. Zaryzykuję. I co to się teraz wydarzyło tutaj? Wow. No, kurde, fajnie. Dobrze. 1500 do 200, a ja już bym chciał takie. Raz. Dwa, trzy. Tutaj też może być, bo to pamiętamy, że to będzie jedna z takich główniejszych, nie? Mm, o, nie no, jak to fajnie można modyfikować teraz. Ja pierdziulę, no to super jest. Pójśba się normalnie podjarałem. E, dobrze, no i teraz dalej. Musimy teraz. E, gdzieś tam machnąć tę dróżkę. Ścieżynkę jak ja to mam w zwyczaju mówić. No i dobrze. A, gdzieś dotąd. I teraz tak. Zobaczmy, czy, czy mnie się już wyświetli yy, hałas. Aha. No dobra, jak na razie to, to nic nie widzę. Tutaj, jeżeli chodzi o hałas, to na pauzie ciśniemy. I ja muszę w obecnej chwili rozkminić, jak tutaj teraz z, zrobić, żeby było dobrze odnośnie siatki. Dobra, coś takiego na razie powstało. E, ja tu w layoutach nie jestem zbyt dobry, ale <grystanie> akurat ten wydał mi się e, taki nawet, e, można powiedzieć, e, nie tyle ciekawy co inny od innych. <grystanie> I teraz zróbmy tutaj, może jeszcze podłączenie. Mamy sporo rondy, więc yy, wydaje mi się, że ogarniając to w ten sposób, nie, nie będzie źle. Tutaj bym jeszcze może zrobił im takie połączenie. E, czekajcie, e, 90, i tutaj dociapciamy to. O, w ten sposób. E, a co to mi to tak w dół zeszło? Przyszło... A dziwne to strasznie jest, bo ja to równałem przecież. No, ale dobra, nie musi być tak perfekcyjnie. Dobrze. Teraz tak. Jeżeli ja bym tutaj ogarnął. No właśnie, co ja bym miał tutaj ogarnąć? Jeszcze zanieczyszczenie powietrza, szybciutko, albo nie. No dobra, wiatry. Myślę, że tutaj nie będzie z tym większego problemu, jeżeli jakąś strefę mieszkalną tutaj machniemy. Chciałbym również gdzieś. Ulokować strefę komercyjną, i raczej będzie to ten rejon. Natomiast za chwilę się nad tym zastanowimy, bo można byłoby jeszcze inaczej zrobić. Ale dobrze, bo oni na razie potrzebują yy, mieszkań o małym zagęszczeniu, no ale potrzebują też o średniego zagęszczenia, więc będziemy musieli to ogarnąć. Ale jak na razie. Zrobiłbym to może. O, a co on już? Aha, tutaj chcą mieszkać. A właśnie, bo wy mm, też tłumaczyliście mi e, w komentarzach, że tam, gdzie zielone, to oni to jest dla nich pożądane takie miejsce, że oni tak, oni tam chcą mieszkać. E, natomiast jak jest czerwone, to nie. No czyli trzymamy się zielonego. Czyli zróbmy to w ten może sposób. Pyk, pyk, pyk. E, jeżeli chodzi o komercję, to może byśmy wykorzystali tutaj. Yy, ten teren do tego nie? Ja bym na razie im to zafundował o, w taki oto sposób. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I przede wszystkim puśćmy czas. Nie, oni już się tam zaczynają budować. Yy, hm. Na razie to nie ma co tutaj szaleć. A wody, no tak, zapomniałem. Zapomniałem, że ja przecież usunąłem tutaj yy, te przepompownie. Więc przepompownie. Oj oj, 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 synu! No, mamy dwa wyjścia: albo cofnąć teren, albo kupić kafelek. Wydaje mi się, że jednak cofnięcie terenu to będzie o wiele mądrzejsze. Prze przekracza. Co ty wiedzieliś dzisiaj? Jaki to limit miasta ci przekracza? Ejś. Bardzo niegrzeczny jesteś. Ale chcę, żeby to, to, to. ten brzeg był równy. A ja mam tylko nadzieję, że mnie tu zaraz nie zaleje. W miarę równy brzeg. To później może jakieś nabrzeże by się zrobiło. Oj. Oj. Aha, to w ten sposób działa. No dobra. I zobaczmy, jestem w stanie już stawiać? Jestem w stanie stawiać bardzo dobrze, elegancko. Dobra. Yy, drogi co prawda nie mają, ale my zawsze możemy to yy, poprawić, naprawić. I zobaczmy. Jakbym ten sposób drogę puścił. O, jedna strona. teraz druga. I teraz to. I co? Już nie będziesz marudził. No nie, o, nie marudzi już. Elegancko. No i dobrze, woda jest. To to już byśmy mieli. Elegancko. Tutaj już nam to wszystko e, jakkolwiek funkcjonuje jako taką e, Przyspieszmy ten czas. Ludzie mi się jeszcze nie wprowadzają. Na razie mamy totalne zero. O! Ale ta strata to też nie jest zbyt wielka. Dobrze, na pewno będą chcieli yy, te wszystkie usługi, nie? Więc jeżeli mowa o wysypisku, to wysypisko mamy. To, to akurat tutaj się tym nie przejmuje. Natomiast musimy przemyśleć temat. A co to dupnęło? Nawet nie chcę myśleć. <noise> Nawet nie chcę myśleć, co to było. Natomiast my musimy teraz przemyśleć temat, yy, właśnie służby zdrowia i usług pogrzebowych, klinika medyczna, no ale tu mamy cmentarz, tak? no i teraz yy, tak, plus 3, samopoczucia w promieniu 300 metrów i rekreacja wewnętrzna. No ja nie wiem, jak można się wycilować na cmentarzu. Znaczy, niektórzy mogą, umówmy się. Dobra, a tutaj, krematorium. Hmm. Miejsca dla zmarłych. 20. 10 karawanów. Zanieczyszczenie powietrza niskie. Zagrożenie hałasem niskie. A tutaj? Kurczę. Wiecie co? A ja bym ten cmentarz może machnął gdzieś tutaj. Może to być dobry pomysł. Ewentualnie tu. Ja wiem, tu komercja miała być, ale to, co, przecież to jedno drugiemu nie przeszkadza, nie? Chyba. <laughs> No dobra, mamy coś takiego. Dalej, co my tutaj jeszcze możemy? Świątynia! Wo Dobrze, mauzoleum. Ok, wiecie co, ja wezmę jeszcze raz ten cmentarz, ponieważ chciałbym zobaczyć, czy tobie się promień synu wyświetla, jakiś? Kłuźwa, albo ślepy jestem, albo się promień tutaj nie wyświetla żaden. No ale dobrze. Yy, cmentarz mają. Tak czy siak. Teraz tak dalej. Yy, opieka zdrowotna, klinika medyczna. Myślę, że jeżeli stanie tu gdzieś, to to nie będzie zły pomysł. No. Można by w ten sposób im to ogarnąć. Yy, da, no właśnie. Musimy nacisk na edukację postawić. To jest dosyć istotna kwestia, ale jeszcze. Ochrona przeciwpożarowa, no to jest dosyć ważna sprawa. Eee, ochronę przeciwpożarową to ja bym ulokował może gdzieś mniej więcej tutaj, bo tak, żeby równo też było do, do strefy tej przemysłowej, aczkolwiek. Niskie zagrożenie hałasem, no ale to myślę, że tutaj to nie będzie yy, sprawiało problemów. Eee, dalej, policaje. No, żeby wiadomo, no przestępczość, nieprzestępczość i inne takie pierdolety. To dla odmiany bym postawił może tutaj. O czym zapomniałem? My tu już mamy transport odblokowany, słuchajcie. Zatrważam jest sposób, w jaki służba zdrowia. Co dzisiaj? Poważnie. Hmm. No dobra. Musimy teraz zadbać o, te, o tę edukację, bo. Produkujemy prąd z nadwyżką, więc możemy ją sprzedawać. No ja właśnie na to liczę. No jak to w ogóle. O! Wow! No elegancko, słuchajcie, mamy dobrze wykształconych yy, tych dziubasków, ale dlaczego to jest na 77%? Z spójrzmy w budżet. Usługi. Elektryczność. A, no właśnie. To dlatego. No dobrze, dobrze. Mm. O, no i my handlujemy, proszę bardzo. Eksportowany prąd. Wow. No ale Kuźwa dalej tutaj jest. To to. Yy, wiecie co? Ja bym chciał tak dla testu. Tak dla testu, jedynie. Jednak podłączyć jeszcze tę małą elektrownię. Ona co prawda produkuje tam niewiele, ale to zawsze coś, nie? Za mało pracowników. A to już Kuźwa nie jest moja wina. Lesserzy. Dobra, ogarnijmy to na razie w ten oto sposób. Teraz tutaj. Chciałbym, żeby to równo było, po prostu. Teraz tutaj, zgarnijmy ten słup. No, 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 nie, 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 nie laguj. O. W ten sposób. O. Czemu nie? Bo może tutaj też będzie eksport. Co? Aha, tu wszędzie pracowników brakuje. A, i tu pracowników brakuje, dobra, nie no, to, to za chwilę się tym zajmiemy, 114, nie, no to zdecydowanie jest za mało. Dobrze, eee, dobrze. Myślę, że można zwolnić czas. I teraz trzeba byłoby pomyśleć o kolejnych jakby tutaj tych strefach mieszkalnych, nie. Ja bym to tutaj może im zafundował. Myślicie, że oni się będą cieszyć z tego, że, że mieszkają w tak urokliwym miejscu z tak porąbanym layoutem dróg. Choby. <laughs> Choby, bo kurczę się człowiek załamie. No dobrze. Słuchajcie, ja ten layout zrobię, zróbmy tutaj cięcie i. I do was wrócę, jak już to będzie gotowe. No dobra, słuchajcie. <laughs> Mo można oceniać, można oceniać. Yy, z pewnością do najlepszych ten layout nie należy, ale ciekawy trzeba przyznać, że jest. <grywa> tak to wygląda jak na razie. Yy, Borykamy się z brakiem pracowników. Ja tu przyspieszę czas, pozwolę sobie. Yy, wydaje mi się, że tutaj jeszcze puścimy nitkę, tak żeby można było też strefy mieszkalne zrobić. Jak na razie, jak widzimy, Kompletnie nie potrzebujemy strefy przemysłowej No nie, nie, nie marudzą o to Ależ mi się podoba ten system budowania dróg Ja cię kręcę No Powiem wam tak No dobra, jakkolwiek tam ich y, oceniać Jeżeli chodzi o twórców I, 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 i jakby Zerżnięcie po moderach nie? Y, Różnych y, tam pomysłów No to jednak fajnie jest <ścoughs> To fajnie jest można marudzić, tylko po co? Yy, dobra, zróbmy to tak. Tutaj, może podłączmy sobie to w ten oto sposób. Yy, ja specjalnie tych rąd naci na, yy, nacikałem tutaj, yy, po to, żeby może jakkolwiek, jakkolwiek zaznaczam, udało się yy, zniwelować korki. Ja widzę, że tutaj jeszcze jest dosyć spore zapotrzebowanie na mieszkania o wysokim zagęszczeniu, tak? No i teraz. Yy, które to będą? Czekajcie, tutaj mamy strefy biurowe. Yy, to jest średniej gęstości, ok, a tu mamy. O, 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 tanie mieszkania. Duże bloki mieszkalne z małymi, tanimi mieszkaniami. Niski czynsz skutkuje niewielkim przychodem z podatków, ale to. Może niekoniecznie tak bym chciał. E, ja pamiętam, żeby. mówiliście, że żeby aż tak bardzo nie, nie rozwijać tego. Dobra, tu trzeba by coś rozkminić, pomyśleć. E, może zróbmy to w ten sposób o by też był dojazd. Jakieś rądko e, mniejsze tutaj. Tutaj rondo takie duże. O, coś w tym stylu. Tutaj może też mniejsze rądko. Kurde, no nie wiem, tych rąd nacikałem, no naprawdę sporo. No dobra. No ale ten system edukacji, tak? Yy, jest potrzebny i to bardzo. Aczkolwiek. O, skuteczno Ja czemu 90... Aha, zadowolenie pracowników, minus jeden. Yy, dobra. Ale produkcja elektryczności 149 MW. No dobrze, no dobrze. Ale to można by, jak widzimy, jeszcze rozbudować. Ile mamy pieniędzy? Eee... No dobra, no ile to mnie będzie kosztowało? To jest dodatkowe 50 na no, znaczy między 0 a 50 megawattów, tak? No dobrze, no rozbudujmy. To dodatkowa turbina. O kurczę, 200 tysięcy na miesiąc. Ale dobra, inwestujemy. Czemu nie? Jak już wydawać pieniądze, to już. Podstacja wysokiego napięcia umożliwia wyprowadzenie z obiektu nowej linii. Patrzcie, ale to nam nie jest na razie, wydaje mi się, potrzebne. No dobrze, patrzcie, co tu się teraz dzieje. Produkcja elektryczności 288 MW. Mamy za mało pracowników. A nie, no teraz jest okej. Okay, no. Oj, panie mój, patrzcie, co to będzie się działo. Jak tutaj wygląda sprawa? Aś, jeszcze nie. Kurczę, no jeszcze nie. Aj, jaj, jaj, jaj. No, bardzo niedobra sytuacja jest. Eee, oni by jeszcze chcieli zapotrzebowanie komercyjne. No dobrze. Ja specjalnie im tutaj zostawiłem takie wolne miejsce. Być może będzie to. A nie, tu, no tutaj postawiam. Być może będzie to dobre wyjście z sytuacji, żeby tutaj. Coś takiego postawić. Dobra, ta edukacja nieszczęsna, bo to przecież musimy, nie? Co my tutaj mamy? Szkołę podstawową, liceum. Okej. Okay. Eee... Możemy to postawić powiedzmy gdzieś koło placówki zdrowia. O, wow. Maleńkiem jest. No dacie wywiarę. Jak oni to liczą, to ja naprawdę no, jestem pod wrażeniem. Eee... Aha, tutaj mi się to liceum nie zmieści. Ej, ty ty, ale żeś Pabellusku. No dobra. Musimy znaleźć miejsce na, e, na umlokowanie liceum. To Liceum potrzebna sprawa. To, 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 to tak nie można, no. Jeśli tutaj to ogarnę, to stracę domek, tak? Ale dobra, niech będzie. Dobra, i wejdźmy jeszcze może w system edukacji. I zobaczmy, szkoła pomaturalna. A? Zapewnia pierwszy krok w stronę wyższego wykształcenia nastolatkom i dorosłym. Kuszące bardzo. A tutaj mamy uniwersytet. Zapewnia dorosłym najwyższy możliwy stopień wykształcenia. E, ja bym tę szkołę pomaturalną odblokował. Bo to się może przydać. Jak my tam stoimy? No, może być. Yy, byłoby lepiej, jakbyśmy tutaj zaczęli zarabiać w końcu. No ale, jak nie można mieć wszystkiego, dobra. Ta szkoła jest chudziwa, też taka wykoksowana. No i. Aj, Ajajaj, ale zrobiłem ten layout. Ale tu się zmieści. O! Dobra, niech, niech i tak będzie. No dobra. Już mamy. No to żeśmy dojechali tutaj. Patrzcie, jakie utrzymanie. Ja cię kręcę. No dobra, ale zobaczmy teraz tak. Handel usługami. Zobaczcie. Eksportowany prąd. Eee, wiecie co? A ja wam powiem, kurczę, że jakby dostawić więcej elektrowni, nie? Dotacje rządowe. Do 800 plus, czy... <grytanie> podatki. Na podatkach bardzo mało. Zobaczmy te podatki. Jak to tam opodatkowanie jest ogarnięte? Na 15%. O, biura. O, od razu też na 15%. Natomiast yy, jakby tutaj pozjeżdżać z niektórymi rzeczami, nie, no to mi nic nie da. Służba zdrowia, nie, no to, to zostawmy to tak jak jest. Oni chyba i tak narzekali yy, na to wszystko. Edukacja. Edukację to na 100% zostawiam, bo to, to jest potrzebne. Ale w sumie edukacja to nam zżera i to ostro. Ale powiem Wam naprawdę, jeżeli chodzi o kwestię ogarnięcia tutaj tej energii elektrycznej, ja bym jeszcze jedną elektrownię chętnie postawił. E, taką geotermalną, oczywiście. I geotermalna elektrownia mogłaby stanąć tutaj w przyszłości. To i tak jest y, daleko od zabudowań mieszkalnych. No, a przecież mogłaby funkcjonować, nie? No, tylko byśmy musieli kafelek tutaj wykupić. No dobrze. Coś takiego mamy. Yy, może by dostawić w takim wypadku gdzieś tutaj budynki... Yy, budynki, budynki... O! Amerykańska zabudowa mieszana. Bloki mieszkalne ze strefą komercyjną na parterze i mieszkaniami na wyższych piętrach w amerykańskim stylu. Kurczę, może by coś takiego ogarnąć? Jak myślicie? Ale ja bym też te tanie mieszkania tutaj ogarnął, tylko że. To jest niewielki przychód, jeżeli chodzi o podatki. Dobrze, ja bym, ja bym to ogarnął. Zobaczmy, bo ja jestem bardzo ciekawy, jak to będzie w ogóle wyglądało. Chciałbym to zobaczyć. Coś takiego i będziemy patrzeć jakieś tam może nie wiem później zrobimy im parki, nie parki inne, inne rzeczy, dlatego troszeczkę tych dziur tutaj jest takich pozostawianych niezabudowanych nie no ale nie, nie są to regularne yy, nie jest to regularna siatka jest tu coś takiego Biuro, dane wskazują, że obywatele umierają częściej niż zwykle no, to niech się zdrowo odżywiają. Nie wiem, trawę niech pieprzają. No dobra. Tutaj mamy mało pracowników, tak? No nie dziwne: no strasznie mało ludzi na razie mieszka. Brak siły roboczej. A kogo wy potrzebujecie? Aha, aha, a dobra. Może tak na dobrą sprawę to. to damy sobie radę. Oj, oj, oj. O, karawan się nie zjawił. No tak, mi przykro. No daleko w sumie ma. Jakie mamy tutaj wykorzystanie? 84% skuteczność, tak? Ale to no budżet mamy taki kurczy ustawiony. Pracownicy 12 na 12. E, zmarli. Raptem 8. Serwisowane pojazdy 2, pojazdy w użyciu 1 na 15. No, kuźwa, no to 15 karawanów i naprawdę nie mogą wyjechać w trasę? Dziwne. No dobrze, mamy tutaj, słuchajcie, pierwsze takie budynki. Z tej nowej strefy, która nam się odblokowała. I powiem wam, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. No to, to mi się bardzo podoba. Wy mówiliście, że dzielnice, żeby wytyczać, nie? Też się tym zajmiemy. Może nie dzisiaj, natomiast zajmiemy się jak najbardziej. No dobra, no dobra. Wydaje mi się, słuchajcie, że, je, że jeżeli chodzi o kwestię tego odcinka i przebudowy Pabellandi, no to możemy zakończyć, natomiast tutaj w dalszym ciągu jest problem z zarobkami. No. Ale myślę, że gdyby dostawić jeszcze jedną taką elektrownię, to można byłoby naprawdę na tym prądzie robić biznes. I dodatkowo więcej mieszkań żeby więcej podatków i tak dalej, i tak dalej. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tymczasem ja Państwu dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście, jak zawsze, należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.